Jest pan wybitną postacią w naszym życiu kulturalnym przede wszystkim, ale w życiu powojennym w Armii Mazur w ogóle. Założył pan, zorganizował pan muzeum w Armii Mazur. Dzięki panu Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie istnieje i działa. Był pan wówczas, gdy najciężej było w Związku Artystów Plastyków. Był pan w stowarzyszeniu, we władzach Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Pojezierza. Jest pan wybitnym artystą. Jest pan wielkim człowiekiem. Powinienem właściwie mówić mistrzu, ale wiem, że wielka też jest pana skromność. Nie będziemy mówili o sprawach, które będą w encyklopedii. Na pewno encyklopedii w Armii Mazur, gdy taka powstanie. Mnie interesują bardziej sprawy, które są niewidoczne, które nie mają wymiaru materialnego, widocznego dla wszystkich. Bo wszyscy, którzy pana znają bliżej, wiedzą, że jest pan człowiekiem i filozofem, myślicielem, ma pan bardzo dużo przemyśleń własnych. Uczestniczy pan w życiu umysłowym bieżącym. Wszyscy żałujemy, że za mało pan utrwala tego, może na piśmie. Mnie na przykład interesuje bardzo, ile z tego, co tworzy pana wielkość, jest cechą przyrodzoną pana natury, zdolności, a ile zyskał pan z otoczenia. Nie będę ukrywał, że interesuje mnie również bardzo, jaki wpływ miała Sukertowa Biedrawina i Biedrawa. Ludzie, z którymi pan się zetknął w młodym wieku i którzy, jestem przekonany, przynajmniej gdy czytam wspomnienia pani Sukertowej Biedrawiny, gdy poznaję relacje z tamtej strony, że bardzo byli blisko z panem związani. Proszę pana, tak dużo spraw pan poruszył, patrząc się od wielkości. Otóż proszę pana, jedną rzecz, którą chciałbym tutaj rozwiać, że ja się nie czuję wielkim. I to jest też taka wielkość. To nie czuję się wielkim i wie pan, nie chciałbym się czuć wielkim. I przyznam się szczerze, że raczej moje sukcesy, jeżeli one istnieją, to ja raczej minimalizuję. Ale to już jest cecha taka, ja wiem, może to jest, ja wiem, trochę takie, że tak powiem, jakiś grzecznościowy ukłon do kamery, ale nie, w gruncie rzeczy taki jestem. Przyznam się szczerze, że ja nie, jak to się mówi, nie szczycę się sukcesem. Owszem, dzielę się z kimś, ja nie ukrywam tego, co robię, co myślę. Przecież pan widział, że mam za sobą pewne notacje różnych tych przemyśleń, rysunków, ja pokazuję. Tak. Trochę jestem zdziwiony, że powiedzmy ta druga strona jakoś tak to wszystko k sobie, prawda, gdzieś tam. Ja jestem człowieka, ja jestem jednak, już tak z tych leciwych lat mówiąc, człowiekiem do drugiego człowieka. To znaczy ja dobrze się czuję z drugim człowiekiem. Ten drugi człowiek jest potrzebny, żebym ja urósł i żebym rósł, prawda? I że w ogóle istniał, bywał, prawda? I to jest chyba jedna rzecz, jeżeli chodzi o tak zwaną wielkość. Teraz, jeżeli chodzi o sprawy tego, co pan wspominał, proszę pana, tak się złożyło, że ja jednak urodziłem się, wzrastałem, kształciłem się w rejonie byłych półwschodnich, części Mazów, części powiatu Nizickiego, Niborskiego, jak nazwali, nazywano, części tego powiatu, który przypadł bez plebiscytu w Polsce. Ze względu, co tu dużo mówić, wysoko, że tak powiem, ustawiające strony bez plebiscytu dały Polsce wówczas węzeł kolejowy, który był bardzo ważny dla połączeń z Toruniem, tak. Warszawa, Toruń.
I to chyba był... Niedzica czy Działdowo? Działdowo. 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 Raczej ja nie podkreśliłem, że to jest chodziło o Działdowo, ale nie podkreślałem, tak, że tu chodziło o część powiatu Nidzickiego. Tak, tak. Bo ten Nidzica, Nibok, to była tak, stolica, tak, powiatu. A tak, tam było takie miasteczko, ja wiem, jak Pasy obecnie, prawda. I taki był układ, że tak powiem, geograficzny mojego, że tak powiem, rodowodu. I to było chyba jedno z najważniejszych rzeczy, które pozwoliło mi rozwinąć się. Panie Hieronimie, Sukretowa Biedrawina, pokoleniem niezwiązana z Mazurami, tak, wyrosła na liderkę ruchu polskich Mazur. I proszę zwrócić uwagę, że przeszła jakby przez to, co jest mazurskie, i po wojnie, tak, związała się już bardziej odeszła od regionalizmu. Nie odeszła. Nie odeszła. Nie, ja uważam, nie odeszła, tylko ona poszła w inny, że tak powiem, na inną płaszczyznę, na wyższą płaszczyznę, na płaszczyznę bardziej naukową. Emilia Sukietowa-Biedrawina poprzez kalendarz dla Mazurów była, co tu dużo mówić, jakbyśmy powiedzieli dość brzydko, była w kręgu pewnej propagandy. No tak. Tak, i ona tą propagandę spełniała, dlatego że ostatecznie i fundusze na to o tym decydowały, i poza tym decydowała pewna jej, że tak powiem, świadomość. Bo pani Emilia jest osobą bardzo złożoną, którą, mnie się wydaje, młodsze pokolenie trochę umyka. Otóż pani Emilia jest wychowanką w kręgu inteligencji polskiej, zwłaszcza inteligencji warszawskiej, postpozytywistycznej, wokół takiego miesięcznika Ziemia, krajoznawczego. I w tym właśnie redaktorami piszącymi, to był między innymi rektor Antoni Włodzimierz Antoniewicz, to był Kostrzewski, to potem był Chętnik, to był cały szereg Kurnatowski, cały szereg wielkich nazwisk. I to był trend, który się zrodził w kongresówce, obejmował szeroki zasięg, i to było kilka odcieni. Ona raczej była, moim zdaniem, w tym kręgu, jakbyśmy tak, oczywiście to jest to, co ja powiem, to jest umowne, w kręgu prawicowym. Ona nie była z kręgu tych, jak na przykład byli ten ruch, zwłaszcza w Lubelskim istniał, prawda, taki dość radykalny. Więc ja tutaj w tym artykule, który napisałem dla tych wspomnień, właśnie podkreślam rolę małżeństwa Emilii Sukertowej Biedrawiny i Józefa Biedrawy, jej męża, jako małżeństwo doskonałe, doskonale uzupełniające się. Uzupełniające się w tych kategoriach idei, nazwijmy. On był tym pedagogiem, który wykształcił nauczycieli, wdrażał. Ona natomiast była raczej, powiedzmy, osobą, która działała na zewnątrz, upowszechniała pewne rzeczy, dawała pisarski, popularyzatorski, tak, popularyzatorski, propagandowy, może nawet niektórzy by to powiedzieli. I zresztą to była inspiracja, że ja się podjąłem i interesowałem tym. I tutaj również trzeba jeszcze przyznać jeden moment, który bardzo ważny, który ważył na dopływie ludzi, to był Wańkowicz na Tropa-Smętka. Ta kontrowersyjna i bardzo krytyczny reportaż, ta książka właściwie zaważyła na mentalności na Polski ogromnie. Inna rzecz uczyniła szereg zawirowań, których jeszcze teraz to spostrzegam. Ksero tego, to oczywiście nie wszystkie będą miały fotografie, to są niektóre nawet. Jestem w trakcie innego cyklu.